Hello guys, witam cieplutko. Jaki jest temat? No temat jest dość kłopotliwy i trudny dla mnie, bo tak sobie teoretycznie, wiecie, zapisałem tu swój rozkład. Chciałem omówić około 80 akordów. I już trzeci raz teraz siadam przed kamerą i okazuje się, że dwa poprzednie 7-8 minut zajęło mi omówienie jednego akordu, który gra się dwoma palcami. Więc ja jestem przerażony, czym to się skończy. Ja myślę, że prawdopodobnie omówimy tylko dwa akordy lub trzy, bo kamera mi się wyłączy po następnych tam 6 minutach. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, co tutaj sobie zwrócimy uwagę, że to są bardzo proste akordy. W sumie gitara chyba operuje około 4,5 tysiąca akordów do 5 tysięcy. Więc to jest studnia bez dna. Więc chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że to, co tutaj dotkniemy, jest tylko szczytem góry lodowej, jakieś proste akordy. Z tym, że na tych prostych akordach co sprytniejsi muzycy i sprytniejsi wokaliści potrafią zagrać wszystko. Byłem świadkiem takiego zdarzenia. Na trzech akordach i Beatlesów, i wszystko, i wszystko. Więc to nie jest żadna prawda, żadna ujma. Pierwsza sprawa, że będziemy nauczymy sobie się kilku akordów. Druga sprawa, chciałbym zacząć od akordów prostych, a mianowicie od takich, które używają dwa palce, two fingers, right? I słuchajcie, następna sprawa. To żaden wstyd, żaden shame dla gitarzysty, jeśli gra jakiś akord, który ma dwa palce. Najlepszym tego przykładem jest mój ukochany zespół i piosenka Hotel California, Eagles. On tam gra też, są akordy, które on gra dwoma palcami. Taki na przykład. Zapachniało Eagles. Bardzo specyficzny akord. Ale nie będziemy sobie robili, prawda, preludium do Eaglesów. Chciałbym wrócić do tych prostych akordów. Więc tak jak mówię, one są kowbojskie, nazywają się. Amerykanie mówią cowboy chords. Więc czy to jest jakieś określenie jest troszeczkę, prawda, ujemne, takie nie pozytywne. Słuchajcie, na tych akordach stoi muzyka, stoi soul, stoi wiele, wiele doskonałych utworów i nikt się, prawda, nie przejmuje tym, że gra cowboy chords, czyli te proste akordy kowbojskie. Więc jednym z takich akordów jest akord ten. Ja go zagram, potem sobie powiemy. Przeciągnąłem kostką od grubych strun po cienkie. Więc dla kogo jest ta lekcja? Dla osób zupełnie początkujących nasze spotkanie poświęcam dzisiaj. Czyli dla osób w moim pojęciu, które wczoraj kupiły gitarę. Które dziś rano kupiły gitarę. Wy już macie wieczór. Ktoś tam rano wyszedł do Guitar Center, kupił, prawda? Więc co dalej? Słuchajcie, pierwsza sprawa. Nie będziemy tu o strojeniu. O strojeniu są filmy, ja zrobiłem jak pro players. Może zrobimy też, jak stroi się dla początkującego, prawda? O, dobry pomysł, żebym nie zapomniał. Więc nie będziemy o tym na razie mówić. Powiemy sobie o akordach. Zakładam, że masz gitarę nastrojoną i słuchajcie. Teraz będziecie się śmiali, ok? Ze mnie. Tak, jak zaczynałem grać, miałem 8-9 lat, prawda? Więc wiecie, jak ja o gitarze myślałem? Będzie przy płaszczek granatek, by się uśmiał. Więc ja myślałem je tak, to jest akord jakiś, prawda? Uderzymy. Potem zrobimy palce tak. To jest akord jakiś. Słuchajcie, jakim wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, gdy dowiedziałem się, że tu trzeba naciskać tak strunę mocno, żeby zagrała. A ja myślałem, że palec jest tutaj i ona wtedy nie gra i te, co grają, robią nam muzykę, prawda? Taki byłem mocarz, prawda? Więc oczywiście pamiętajmy o tym, żeby strunę przyciskać tak, żeby grała.
Pierwszym akordem, o którym chciałbym powiedzieć, jest ten, prawda? Chwilę temu ja robiłem takie video o Rutnoc. O czym jest Rutnoc? Rutnoc jest to korzenna nuta tego akordu, prawda? Najważniejsza nuta w akordzie. I ta nuta dyktuje nam nazwę akordu. Tylko nazwę, tą podstawową, czy to jest A, czy to jest C, czy to jest D. Wam potem, czy jest C-mol, czy C-dur, czy C7, to już inne rzeczy decydują o tym. Ale tą główną nazwę akordu bierze się od rootnot, czyli tej... root to korzeń, prawda? Korzennej nuty, prawda? Angielsku root, prawda? Więc tutaj bierze się nazwa od E struny lub E dźwięku. E struna jest tutaj ostatnia, jak wiecie, prawda, pewnie już. A tutaj na progu drugim struny czwartej mamy też E dźwięk. I pierwsza struna też jest E, prawda? Czyli są trzy dźwięki E. To jest też również powód, dlaczego ten akord nazywa się E. To nie znaczy, że w każdym akordzie musi być po trzy takie same dźwięki. W C nie. C nazywa się C, chociaż ma tylko dwa dźwięki takie same. A tutaj mamy trzy akurat. Życie tak się składa, więc mamy pierwszą stronę. Prawda? Tutaj mamy dwie oktawy. Od tej do E jest jedna oktawa, od tego dźwięku trzeciego palca jest następna oktawa. Czyli mamy dwie oktawy w tym akordzie. Jak ten akord się gra? Słuchajcie, no zacznijmy od dwóch palców, prawda? Więc ja wybrałem go pierwszy jako akord pierwszy, że dwa palce. Słuchajcie, to, że dwa palce, to, że gramy dwoma palcami, to nie jest shame, to nie jest wstyd. Słuchajcie, był taki gitarzysta jazzowy w 30 latach. On grał tylko dwoma palcami. Dzisiejsi gitarzyści, którzy mają cztery, nie potrafią mu dorównać. Tak a propos dwóch palców. Więc proszę, bez żadnego skrępowania użyjemy dwóch paluszków. I następna sprawa. Mój najbardziej ukochany numer, a mianowicie Hotel California zespołu Eagles. On tam też gra dwa akordy dwoma palcami, tylko akord. O ten. Zapachniało Eaglesem, prawda? Ale nie w tym rzecz. Ja chcę tylko, żebyście rozumieli, że jak gramy dwa palce, ten ja tu pierwszy, trzeci, prawda, że to nie jest nic nie okej, że to nie jest, prawda, coś ujmującego dla gitarzysty, więc sobie śmiało ustawmy dwa palce. W jaki sposób? Już wam mówię. Na strunie trzeciej, przepraszam, czwartej, oczywiście, ja nie umiem liczyć, może ktoś się kiedyś na mnie nakrzyczy wreszcie. Na strunie czwartej, drugi próg, trzeci palec. Na strunie piątej, drugi próg, drugi palec. Czyli jest taki układ paluszków, ok? I słuchajcie, ja tu teraz trzymam tak, żebyście widzieli, ale tak naprawdę, jakbym trzymał tak, to by wyszła katastrofa. Dlaczego katastrofa? Bo te palce położyłem na reszcie strun, prawda? Więc zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Ja nie kładę tam na reszcie strun, tylko wypycham je tak. Taki ruch robię. Co mi to daje? Na pierwszym stawie, tu w palcu tym, tworzy się bardzo ostry kąt, do ostry, tak przypominający zbliżony do 90 stopni, ok? To mi co daje? To mi daje to, że struny poniżej tego trzeciego palca mają szansę brzmieć. Jak ja położę troszeczkę, prawda, płaski kąt, już stłumię strunę trzecią. Prawda? Więc bardzo ważna rzecz, słuchajcie, to trzeba od razu na początku już z tym takim podejściem mieć w sobie w palcach, żeby nie tłumić nic, ok? I jeszcze... W tej chwili ja gram kostką, w dół przesuwam od grubych do cienkich. Teraz od cienkich do góry. Teraz w dół uderzam, teraz od dołu do góry, czyli w dół jest downstroke. To jest to downstroke. I mogę tak od dołu, czyli upstroke.
to tak na marginesie, prawda? I słuchajcie, za chwilę mi się kamera wyłączy, ale jeszcze zdążymy omówić, więc to jest e-moll, dwa palce. Następnie, słuchajcie, ważna rzecz. Jeżeli mamy już umiemy grać e-moll, on gra smutno, prawda? I wtedy patrzymy, że tu jest palec pierwszy. On bardzo chętnie nam się ustawi tu, na pierwszym progu struny trzeciej. Ok, widzimy ten ruch? Więc tu mam e-moll. Pamiętam, aby wypchnąć i trzymać kąt prosty między opuszkami, prawda? Pod struną, żeby nic nie tłumić. Tu przychodzi trzeci palec. Jest ta sama sprawa. On chce być aktywny tym dźwiękiem, prawda? I żeby nie wytłumić tej struny, więc ja wypycham opuszek trzeciego palca do góry, tak jakby, więc wtedy mi zabrzmi to tak. Struny w dół, downstroke i upstroke. E-moll, to jest ten. I E-dur z dostawionym palcem. Słuchajcie, myślałem, że przejdziemy przez więcej akordów i na koniec sobie zagramy nazwę zespołu AC/DC akordami, ale niestety za chwilę mi się kamera wyłączy. Ale chciałbym w zamian za to zaproponować wam coś innego. Słuchajcie, składamy tak paluszki, prostujemy ten. No się prostujemy ten. Za stroną się zaczepiłem, prostujemy ten, prostujemy ten. Ok, składamy czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. To tak, takie małe ćwiczonko a propos. Więc dwa akordy omówiliśmy z Bożą pomocą i z pomocą kamery, która się za chwilę wyłączy. E-moll, E-dur. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Take care, guys. Bye, bye.